ciągu ostatnich 3 lat ilość gabinetów dietetycznych wzrosła o ponad 200%. To oznacza, że rynek jest. Czy są również klienci? Jak odnieść sukces w tej specyficznej branży? O tym będziemy mówić podczas dzisiejszego programu Zakładamy firmę. W dzisiejszym programie zakładamy gabinet dietetyczny. Co się musi znaleźć na wyposażeniu takiego gabinetu, jeżeli chcemy być profesjonalni? Gabinet dietetyczny dużo nie wymaga, tak szczerze mówiąc, sprzętu. Ale ja sobie cenię profesjonalny analizator składu ciała. No i tak naprawdę potrzebujemy komputer z jakimś programem dietetycznym i to wszystko. Natomiast u nas jeszcze można znaleźć właśnie gabinet fizjoterapii czy masażu, gdzie też prowadzimy treningi personalne. No i tutaj już trochę więcej sprzętu potrzeba. Czyli rozumiem, że główny kapitał gabinetu dietetycznego znajduje się w głowie dietetyka. Zdecydowanie, tak. Co by Pani radziła młodym dietetykom, którzy dopiero wchodzą na ten rynek? Jakie tutaj są szanse i jakie tutaj są pułapki? To bardzo trudne pytanie, przede wszystkim chyba dlatego, że tutaj wchodzenie na rynek jest też zależne od wielu czynników. I jeżeli chodzi o wejście chyba na rynek, to najtrudniejszą rzeczą jest to, żeby pokazać, że ma się wiedzę. Ale nie wiedzę, która jest wiedzą zasłyszaną, tylko wiedzę, która jest poparta badaniami naukowymi i przynosi faktyczne rezultaty. A przede wszystkim też pamiętać o tym, że kiedy mamy pacjenta, to też jest człowiek po drugiej stronie i on też ma swoje odczucia, emocje, ma swoje wątpliwości, przeżywa różne doświadczenia i trzeba zawsze pamiętać, że oprócz tego, że my się nim zajmujemy, to musimy pamiętać, że to jest nasz pacjent jako człowiek, a nie tylko, że powiem, przedmiot badawczy. Bycie dietetykiem to biznes, który wymaga ciągłego kształcenia się i zdobywania zupełnie nowej wiedzy. Żeby być profesjonalistą w tej branży, nie wystarczy weekendowy kurs. Od czego powinniśmy zacząć, zakładając gabinet dietetyczny? Od wykształcenia. Na pewno od wykształcenia jest to podstawa. Wydaje mi się, że nie jest tak łatwo zostać dietetykiem. Wymaga to lat nauki. Jak już to zdobędziemy, to myślę, że przebrniemy przez studia, to myślę, że otwarcie gabinetu to jest pik. To jest tak, że dietetyk swoją wiedzę zdobywa raz w życiu i pracuje bazując na tej wiedzy, czy to wygląda trochę inaczej? Nie, no to oczywiście trzeba się dokształcać. Coraz więcej na temat medycyny dietetyki wiemy. To jest stosunkowo nowy tak naprawdę kierunek, nowa dziedzina, więc cały czas ta wiedza się rozwija, więc szkolenia, konferencje. Ja jestem dietetykiem klinicznym, więc gdzieś tam mimo wszystko są to jakieś choroby. Oczywiście często się zdarza, że te choroby idą w parze z tym, że osoba chce się odchudzić. Mnie też tak bawi, jeżeli komuś jeszcze taki stereotyp krąży wśród ludzi, mówiący o tym, że dietetyk to jest od odchudzania. No tak nie jest. Niestety, ale mamy tak bardzo rozwiniętą już naukę, że już nawet sami lekarze wiedzą, że bez współpracy z dietetykiem gdzieś tam ten pacjent, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby jakieś takie metaboliczne, to pacjent nie będzie dobrze poprowadzony samymi lekami. Bardzo mocno wchodzimy głęboko w te trzewia pacjenta, czyli patrzymy na wywiad żywieniowy, patrzymy na użyte leki, na cały wywiad środowiskowy, wszystkie elementy, które muszą być zawarte w wywiadzie. Również zajmujemy się interpretacją wyników badań krwi, moczu, hormonów i pozostałych badań specjalistycznych i na kanwie tego wszystkiego ustosunkujemy taką całkowicie złożoną dietoterapię. Więc u nas tych klientów tak naprawdę cały czas przybywa, chociaż no nie ukrywam, że nasze usługi do najtańszych nie należą, ale też mówimy, że lepiej wydać raz dobrze pieniądze, niż po prostu co chwilę iść od specjalisty do specjalisty. Na przestrzeni ostatnich lat funkcjonowanie gabinetów dietetycznych radykalnie się zmieniło. Kiedyś były to głównie spotkania twarzą w twarz w klinikach, przychodniach albo nawet w szpitalach. Obecnie nawet ponad połowa konsultacji dietetycznych odbywa się przez internet. Często dostajemy pytania, że o szkoda, że jesteście ze Szczecina, bo ja jestem z Lublina, czy jestem z Warszawy, czy nie wiem, z Holandii, z jakichkolwiek innych miejsc i państw na świecie. A my mówimy, że i tak ponad 90% pacjentów decyduje się u nas na wizytę online. W zasadzie to, co powiedziałem wcześniej, jest to u nas kluczowe, bo my wysyłamy kwestionariusz żywieniowy jeszcze przed wizytą dla pacjenta, żeby on faktycznie poświęcił ten czas, na spokojnie mógł to wszystko wypełnić oraz kwestie dotyczące wyników badań. Potem my to trawimy i umawiamy się dopiero wtedy na spotkanie na Google Meet, na Skype, Zoomie czy jakichkolwiek innych komunikatorach. No w związku z tym właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, jest to możliwe, że z każdego końca świata się spotykamy i faktycznie mieliśmy pacjentów, którzy mieszkają i w Tajlandii, i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, więc naprawdę z każdego zakątka można się umówić, kwestia tylko dogadania strefy czasowej. Pojawia się coraz więcej gabinetów tylko i wyłącznie online'owych. Czy to jest dobra tendencja, czy ten kontakt jest jednak istotny? Ja jednak preferuję, żeby to był kontakt taki twarzą w twarz, bo co innego jest siedzieć przed komputerem, a co innego jest taka rozmowa, tak jak my teraz rozmawiamy. Poza tym też analizy nie zrobimy przez internet, więc gdzieś tam tracimy mimo wszystko na tym. Wydaje mi się, że pandemia pandemią, ale jednak kontakt taki osobisty jest lepszy.
Jeżeli chodzi o świadomość pacjentów, to jest tak, że coraz bardziej docenia się pracę dietetyka i funkcję dietetyka, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne? Czy jeszcze jest trochę lekcji do odrobienia? Jak pani to widzi? Myślę, że może niekoniecznie dietetyka, bo ja staram się dosyć mocno odejść od tej kwestii typowo rozpiskowej, która prowadzi do takiego schematycznego podejścia do jedzenia, tylko staram się przerzucić większą uwagę na nawyki żywieniowe. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tą świadomość pacjentów, ja zauważam, przynajmniej w przypadkach osób, które do mnie trafiają, zazwyczaj są to panie, ale z panami również pracuję, to, że jest coraz większe poczucie tego, że nie chcą uczyć się według schematu żywieniowego z kartki, tylko chcą się nauczyć czegoś, co będzie służyło im przez wiele lat i będzie wspierało ich w tym żywieniu. Czy to jest dobry pomysł na biznes? No dla mnie tak, na pewno. Jak ktoś ma pasję, jak ktoś ma wiedzę, jak ktoś z jednej strony interesuje się medycyną, z drugiej strony lubi pracować z człowiekiem, chce pomagać innym, to zdecydowanie. Pasja i taka nieugięta chęć funkcjonowania i zgłębiania dalej swojej pasji. Dlatego, że w dzisiejszych czasach wiemy, że jest prawda czasu i prawda ekranu, ale też żyjemy w populacji instant. Wiele osób, obserwując powiedzmy influencerów, czy też inne znane osoby w przestrzeni internetowej, ma wrażenie, że po prostu można wyrosnąć jak grzyby po deszczu w 5 minut. To jest nieprawda. Ja osobiście jestem chyba żywym przykładem tego, że taka ciężka, dobra, organiczna praca przez lata daje oczywiście sukcesy, ale trzeba na to ciężko pracować. Jak otwierałam gabinet, nie było łatwo. Ja myślałam, że otworzę gabinet i oczywiście będzie milion ludzi u mnie. Tak nie było, to trzeba się starać. Gdzieś tam to wszystko idzie do przodu, ale no mówię, nie było łatwo, chociaż tak mi się wydawało, że będzie. Dietetyków jest dużo na rynku, poza tym jest też dużo pseudodietetyków, którzy się ogłaszają w internecie, no i niestety musimy z tym walczyć. Też nie stawiam tylko i wyłącznie na gabinet, bo jestem też wykładowcą w szkole prywatnej, wykładam dietetykę, ale też ostatnio nawiązałam współpracę z placówką medyczną, więc staram się gdzieś tam robić różne rzeczy w kierunku, żeby się jak najbardziej rozwijać w swoim zawodzie. Jak więc widzicie, dietetyka to zawód, który przede wszystkim wynika z pasji. Co więc należy zrobić, żeby nasza pasja stała się jednocześnie źródłem utrzymania? Zobaczcie, co na ten temat mówią eksperci Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Przede wszystkim warto jest obserwować dane, właśnie w jakim kierunku, jakie przyczyny są tych różnych nieprawidłowości, z którymi mamy do czynienia wśród ludzi, jakie są powody tego, że ludzie chcą zmieniać swoje nawyki żywieniowe, ale przede wszystkim budowanie strategii, szkolenia, specjalizacje w pewnych obszarach. Myślę, że to jest to, na co warto zwrócić uwagę i z jednej strony wyjście do klienta, promocja, ale też edukacja, informowanie o tym, jak powinniśmy działać, co powinniśmy robić, jak wyglądają tego typu wizyty. Jeżeli chodzi o promowanie biznesu dietetycznego, to warto rozpocząć od znalezienia miejsca, w którym będą nasi potencjalni klienci. Jeżeli celujemy do grupy na przykład 20+, to myślę, że warto, żebyśmy założyli swoje konto na Instagramie i na TikToku. Jeżeli chodzi o to, co rekomenduję do publikowania dietetykom, to są przede wszystkim dwie rzeczy. Social proof, czyli udowodnienie, jak pomagamy naszym klientom, oraz druga sprawa, pokazanie swoich umiejętności, czyli chociażby pokazanie łatwej diety, pokazanie, jak gotujemy swoje przepisy, czy chociażby sceny behind the scenes, czyli pokazywanie na przykład siebie podczas pracy przed komputerem czy z klientami, jak pomagamy innym dbać o zdrową sylwetkę. Ale pamiętajcie, w przypadku zawodu dietetyka najważniejsza jest przede wszystkim wiedza. A więc, drogi dietetyku, jeżeli uznałeś, że w roku 2023 chcesz założyć swoją firmę, to być może jest to właśnie dobry moment i możesz liczyć na pomoc Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.